Prowadzenie. Szanowni Państwo, w różnych miejscach i przy rozmaitych okazjach można niejednokrotnie usłyszeć, że młodzi ludzie nie są zainteresowani przyszłością, lekceważą doświadczenia starszych pokoleń, są mniej wrażliwi, zbyt mało w nich patriotyzmu. Opinii tej przeczy publikacja, którą oddajemy do Państwa rąk, czyli relacja z realizacji projektu edukacyjnego. O tym nie można zapomnieć. Spotkanie z kobietami, które przeszły piekło Ravensbrück. Chcielibyśmy za jej pomocą przekonać tych, którzy powtarzają stereotypową opinię o młodych ludziach, że nie mają racji. Historia w wersji podręcznikowej nie zawsze jest przekazywana w sposób fascynujący. Rzeczowy tekst zawierający wiele dat i nazwisk bywa nużący dla czytelnika, a czarno-białe, często niewyraźne zdjęcia sprawiają wrażenie, jakby nie odzwierciedlały realnego świata. Jak byliśmy w Pruszkowie, ten przejściowy, co był ten właśnie, ten teren, ta fabryka, to byłam z mamą i z ojcem. I kiedy nas segregowali, bo tak, ja wyglądałam bardzo młodo, nie wyglądałam na swoje te 14 lat. I mnie z mamą wziął Niemiec na jedną stronę, a ojca na drugą stronę. Mama zaczęła płakać, żeby ojcu nam tam kazał przejść, to może byśmy do obozu nie trafili. A kazał Niemiec przejść mnie z mamą do ojca. I myśmy nawet nie wiedzieli, że to jest transport do obozu. Tak nas wieźli w tych zamkniętych wagonach, zasznurowanych po 60 osób, tak każdy stał. Nawet nie było mowy, żeby ktoś usiadł. Wieźli nas 3 dni. Potem w Oranienburgu, bo sobie zapisałam tą stację, zatrzymali pociąg i kazali wszystkim mężczyznom wysiąść. No i oczywiście mężczyźni wysiedli. Zrobiło się luźno w wagonie, więc Niemcy przewidzieli, że będzie za luźno. No i to kazali kobietom w dalszym ciągu wysiąść. Policzyli po 60, znowu do tego wagonu i wywieźli nas do Ravensbrücku. Przywieźli nas, to była noc już. Kazali nam wszystko na kupę rzucić. To, co każdy miał jakiś tobołek ze sobą, to wszystko było rzucone. No i pierwsza noc pod namiotem, na słomie, bo to już było za późno, żeby nas rejestrowali czy cośkolwiek. Tak przenocowaliśmy jedną noc, na drugi dzień do rejestracji. No i oczywiście już żadnego nazwiska, tylko numer. Mój numer był 63745. Do mykwy obcięli nam włosy do gołej skóry, akurat nasz transport tak. Nie wszystkim obcinali, ale nasz transport tak padł, że wszystkim włosy obcięli. Mój tata pracował w Rususie w tej fabryce. Od lat, od małego dziecka, ja tam jeździłam na choinkę, w ogóle od najmłodszych lat, to co ja pamiętam, to tam w Rususie pracowało. A mama była w domu, bo kiedyś tak rzadko kobiety pracowały. Więc ja miałam tylko brata, tego którego, to miał 18 lat i myśmy, nasze drogi się w powstanie zgubiły. Także moja mama nawet, jak w obozie byłyśmy, to zawsze tylko płakała, żeby ona Rysia na 5 minut przed śmiercią zobaczyła. Niestety nie udało się. Brat miał 18 lat, skończył szkołę zawodową, bo to za okupacji to nie można było gdzieś innego. Praktykował w Ursusie, tam gdzie mój tata pracował. No i jak powstanie wybuchło, to tak jak powiedziałam, drogi nasze się rozeszły, nie wiedziałyśmy co z nim jest, ale on trafił do obozu pracy, to znaczy na wolnościowym był i pracował w tej fabryce Krupa. Bo on ślusarza, na ślusarza się. Ja pracowałam właśnie w fabryce części samolotowych po 12 godzin dziennie. Od 6 rano do 6 wieczór. Potem przychodziła nocna zmiana od 6 wieczór do 6 rano. Miałyśmy tylko miski. Myśmy nic nie miały ze sobą. Tylko miska i łyżka. To był nasz cały ekwipunek, z którą musiałyśmy iść i na apel, i do pracy potem. Więc jak myśmy się dowiedzieli, że Warszawa jest wolna, to myśmy musieli iść 140 km na piechotę. Tam z Berlina do Kostrzynia, bo stamtąd dopiero szły wagony. I myśmy tam dotarli po tygodniu, bo myśmy szli, odpoczywaliśmy, gdzie były jakieś wolne pomieszczenia, to myśmy tam nocowali, tam starsze dziewczyny ugotowały coś do zjedzenia.
zjadłyśmy, przenocowałyśmy i dalej szłyśmy na piechotę. Taki wózek, tak Niemcy mieli takie wózki, takie z takim drągiem takim, to poszły gdzieś na podwórko, zabrały ten wózek i myśmy te klamoty na ten wózek, no i szłyśmy z tym wózkiem te 140 km. To się człowiek nie mył, tylko i szedł brudny do pracy. I tak było przez te 9 miesięcy. Ani razu moja sukienka nie była prana. Ale przed tym, jak zaczęłam pracować w fabryce, dostałam pasiak, bo było powiedziane, że w fabryce nie wolno w cywilnych, tylko wszystko w pasiakach musi chodzić. Czyli miałam tę pasiaską sukienkę z tym numerem i to było wszystko, co ja miałam. I ta sukienka to była tak zawszona, że jak myśmy wracały po tym, jak nas przyprowadzali do obozu, posiadłyśmy na tej pryczy i tylko się szukowało, te wszy były nie na głowie, tylko tu, wszędzie w tych sukienkach siedziały. I tylko się tak nabiło te wszy na tych krawędziach. Świerzb okropny.